Ludziska! Z tej strony Staszek i tylko Staszek. Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku z The Forest. Już tłumaczę, dlaczego dzisiaj widzimy się tylko i wyłącznie my. Bez korle, ponieważ jest to materiał dodatkowy. Biorąc pod uwagę fakt, że Korle ma teraz dwa dni dość mocno zajęte, nie mogliśmy się złapać na nagranie wspólne, więc żebyście i żebyśmy wspólnie nie stracili tego ciągu, że codziennie pojawia się odcinek, nagrywam dla was dzisiaj krótszy materiał i pomyślałem sobie, że w tym materiale trochę podsumuję niektóre rzeczy, jakby. Przywołam wam wszystkie wskazówki, wszystkie rzeczy ciekawe, które się dowiedziałem przez cały ten czas, kiedy tutaj pograliśmy. Bo jak się gra w dwójkę, to oczywiście poziom skupienia czy poziom przekazania wiedzy jest o wiele niższy niż gdyby to można było wykonać w pojedynkę, więc na razie pogadamy sobie, poopowiadam wam o różnych rzeczach, aspektach właśnie The Forest. Widzę, że tutaj piórka się rozrzucają, ale i tak będę chciał to załadować jeszcze raz tego save'a, dopóki sobie z wami nie pogadam. Żeby też nie tracić czasu progresu gry. Mamy dzień 16 ogólnie w grze. I jest naprawdę tu dziwnie i pusto. Yy, przyzwyczaiłem się już tak mocno że tej koral razem ze mną zbiega, że, że to naprawdę jest dziwne, że jestem teraz sam. A widzę, że ptaki tutaj siadają na naszej, w naszych domkach, tak zwanych karmnikach i, i sobie działają. Więc moi drodzy, po kolei, yy, chciałbym też przede wszystkim przejrzeć wszystkie elementy fabularne, które udało mi się pozbierać. Zdjęcia, notatki, czy co tam się udało znaleźć, kartki, zobaczyć, może jest coś uda nam się odkryć dodatkowego. Cały czas przypominam, że. Z wielką chęcią chcielibyśmy eksplorować grę sami, więc cały czas jakby tutaj niektóre osoby non-stop rzucają wskazówki, mimo że prosiliśmy, abyście tego już nie robili. Nie będę tu już wypowiadał się o spoilerach, bo już co miałem powiedzieć, to powiedziałem. Przygotowuję na pewno dla was niebawem materiał o tym, czym się różni wskazówka od spoilera, żeby przestały być te wszystkie niejasności i też, żeby ani żebym ja się nie frustrował, ani żebyście wy się nie frustrowali. Tak po prostu muszę usiąść, ładnie to złożyć i stworzyć odcinek o spoilerach i wskazówkach, ale po kolei. Więc tak, mówiliście o latarniach z czaszek. O, okazuje się, że latarnie z czaszek z jakiegoś dziwnego względu cały czas zawsze będą rozświetlać nam teren. Więc e, one tutaj są. Nie wiem, czy tubylcy będą je niszczyć. Wiem, że odradzają się natomiast te tutaj czaszki. My je niszczymy, one się odradzają. Plusem jest to, że z tego wypadają chociażby szmatki, które są dość istotne, tak? um, Kolejna rzecz. Będę leciał po kolei. Jaskinie teksańskie. Dobrze. Pułapka na... Co? Pułapki na polanie, rozumiem, że mówicie, żeby jeżeli chcę mieć większą efektywność łapania e, królików, to powinienem wystawić, ustawić więcej pułapek po prostu na tej oto chociażby polance, gdzie tych królików biega od metra i to jest świetna polana, żeby można było sobie tutaj poszukać tych królików, bo zresztą tutaj bardzo dużo tych królików ustrzeliłem. Z drugiej strony chyba wszystko, co mogłem z tych królików już stworzyć... No stworzyłem jedyne, co mi zostało z futra królika, którego, czego jeszcze nie mam, no to jest tylko ta część do stworzenia ciepłego kombinezonu. Ale sami zobaczcie, co to wymaga. Nie wiem, co to jest ta pierwsza skóra. Czy to jest skóra z rekina? Bardzo możliwe, bo widzę, że jest jeleń, jest dzik, jest zając. Ale też no właśnie króliki, to nie króliki, tylko to zające. Jak również jest, chyba wydaje mi się, że tu jakaś ryba. W każdym razie to pierwsze. A może to być skóra? To nie jest skóra z żółwia. W razie czego, jak najbardziej, e, jeżeli będziemy zadawać wam pytania w odcinkach, powiedzcie nam to i to, to to jest jakby, nie będzie to spoilerem, bo my o to pytamy. Więc jakby ja bym z chęcią poprosił was o wskazówkę, co to jest ta pierwsza skóra, żebyście powiedzieli, czego tu szukać w ogóle. E, dobrze. Mm, więc tak, kolejna sprawa, którą mam napisaną na kartce, to jest stworzenie bukłaku. Mam podpalona siekiera na trupa, to już dziękuję bardzo mamy. Niszczyć laptopy niszczymy, żeby wydobywać chipy, więc bardzo spoko. R to zmiana strzały to bardzo przydatna rzecz była też. Czyli jeżeli mamy ten łuk, gdzie ja mam ten łuk? Pod jedynką, pod dwójką? Pod dwójką mam łuk. To jak tutaj widzicie, w dół jadę myszką, to po prawej stronie pojawia się R i mogę dzięki temu zmieniać strzały. Inni też pamiętam, polecali mi, żeby zrobić z kości strzały. Nie mam żadnych kości na razie, jak widzicie, więc nie sprawdzę teraz, ale rzeczywiście można by spróbować zrobić z kości. Z kości zrobić strzały. Podobno są o wiele bardziej. A jeszcze potrzebny jest spadek do tego. Są o wiele bardziej wydajne te, kości, te, te strzały, więc możemy zrobić sobie na pewno w przyszłości jeszcze strzały kościane Natomiast jest pewien dziwny problem z tą latarką. Bo widziałem, że część z Was dziwi się. Teoretycznie, z tego co słyszałem, to ta latarka w połączeniu z łukiem nigdy nie powinna się już wyczerpać. Natomiast moja się wyczerpała. Mimo, że tutaj się świeci, co jest ciekawe, mogę to połączyć. Czy mogę to połączyć? No, łuk własnej roboty ze światłem już został stworzony. Nie da się tej latarki w żaden sposób odzyskać. Słyszałem też, że latarka jest jedna na całą grę. Nie da się więcej latarek znaleźć, ale być może jak pójdziemy jeszcze raz w to samo miejsce, gdzie znaleźliśmy latarkę. A nóż pojawi się tam jeszcze raz. Ale wie. No w każdym razie nie działa, to nawet nie jestem w stanie tego połączyć z bateriami, To nawet ostatnio Korle yy, próbował też coś z tym zrobić. Zobaczcie, że naładowane plastikowo latarkę można dodawać tylko, jak jest osobno. Więc to może być znowu jakiś błąd gry, że zrobiłem sobie latarkę na łuku, a ona. O! I tak nie działa, i tak w żaden sposób mi już nie rozświetla, także jest to być może jakiś błąd gry w takim wypadku, skoro mi to nie działa. Widzę też, że jestem głodny, ale tak jak mówię, nie przyjmuję się tym na razie, bo będę chciał ten, jeszcze raz ten dzień wczytać od początku, od kiedy teraz zacząłem, no bo mówię, teraz będę z wami rozmawiał tylko i żadnego postępu w grze robić nie chcę. A tam sobie biegają tubelcy Gdzieś tam na górze widziałem ich, OK. Może zjedziemy sobie jeszcze raz tą najwyższą tyrolką przy okazji, żebyśmy coś, coś tutaj, żebyście widzieli, że coś robię. Jaka jest kolejny aspekt, o który chciałem z wami pogadać? Czy eee... czy tak? Um, krater. My nazywamy pewno, pewne miejsce w grze kraterem. Wy cały czas próbujecie poprawiać nazwę, to jest lej krasowy. Tak, jest to lej krasowy. Zgadzam się i dziękuję bardzo za tę profesjonalną nazwę. Nie wiem po co go strzelam, ale go strzelę. Czemu nie? I tak to się nie zapisze. Za chwilę. Lej krasowy, moi drodzy, tak. A, ale my to będziemy nazywać: dziura, dół, krater, wyrwa, e, fire in the hole, Jak życie, sami sobie wymyślimy jakieś dzikie nazwy, żeby nazywać ten element. Ale jak najbardziej, tutaj chciałbym wyraźnie zaznaczyć, że przyjęliśmy do wiadomości prawidłową, oficjalną nazwę tej konstrukcji, czyli lej krasowy. Jest to element podobno endgameowy, więc raczej nie będziemy na razie starać się go eksplorować, chyba że nas tam po prostu fabuła zaniesie. Bądź ogólnie zaniosą nas tam jakieś questy, czy po prostu poniesie nas eksplor i wtedy rzeczywiście wlecimy. Zobaczmy, jak się jedzie z tej wysokiej. Obawiam się, że mogę coś stracić życie. O! O! I mamy pewien problem, ponieważ uderzam o ziemię, próbując zjechać. ha! ha! Jest problem konstrukcyjny. Oj, to niedobrze. To niedobrze. Niestety. Zostało to stworzone tak, a nie sądziłem, że to może, jak już wejdę, że może tak zajść, że nie jestem w stanie zjechać na tej linii. Pytanie brzmi, czy mogę tu zrzucić. Czy mogę tu zrzucić drzewo? Zaraz zobaczymy, jakiś test zrobimy. Czy jestem w stanie rzucić drzewo z tej tyrolki? <laughs> no to to powoduje pewien problem. Patrzę dalej. Powiem tylko tak: e, Kryptonim Farba. Tyle od samego początku gry. W komentarzach, zarówno u Korle, jak i u mnie, widzę mnóstwo tekstów i. Spoilerów na temat tego, jak działa w tej grze farba. Co z tego, że myśmy jeszcze nigdy w życiu tej farby nie odkryli, nie wiemy, że coś takiego jak farba w tej grze istnieje, ale wy już tłumaczycie, jak mamy używać tej farby. Pytam wręcz przez to... Pytam po co? Po co? Po co tłumaczycie, po co mówicie, co to jest ta farba, skoro jeszcze nawet nie znamy tego, tego tworu, nie wiemy, co to jest farba i po co, do czego ona służy. Więc jakby, no, wam też nie będę tutaj mówił, Dowiemy się może jak odkryjemy, no kurcze nie da się I to jest powiem szczerze bardzo smutne Bo nie da się czego, zrobić czegoś takiego jak przestawić tę konstrukcje, jeżeli ja nawet zniszczę te konstrukcje To nawet nie odzyskam z niej, z niej tych wszystkich rzeczy, przede wszystkim straciliśmy tu mnóstwo lin, chyba tu 10 czy 9 lin poszło Na zbudowanie tego Także no troszkę smutno, nie można tak po prostu wskoczyć na linę po drodze nie Nie ma takiej opcji, nie mogę nagle zacząć zjeżdżać O na dole biegnie, tu bylec Kanibal czy inny Stefan Także no. Kurczę, trochę mnie to, trochę mnie to smuci. Bo się natworzyli, narobili, a teraz nic z tego nie wyjdzie. Znaczy, jedyne, na co to, to ewidentnie, zostawimy to tylko po to, żebyśmy mogli e, używać tego do zrzucania kłód, ale nie będziemy się tym przejmować, żeby, żeby nie będziemy używać tego do. Jakie to jest odporne dziedzictwo. Spróbuję to zniszczyć katano. może szybciej pójdzie, chociaż wątpię. Prawdopodobnie im potężniejsza rzecz tym. Tym szybciej dałoby się to zniszczyć. za czy to w ogóle katana potrafi to niszczyć. Dobra, patrzę na kolejną rzecz, o której chciałbym pogadać z wami. No, mam pewien jeszcze test, które pranka będę chciał zrobić na Corel, ale to może... On nie, się nie, nie spodziewa tego pranka, którego na niego chcę zrobić. Więc tak. Młotek do naprawy jest świetny do zbierania liści. To też widziałem mnóstwo komentarzy w tym stylu. Wiem szczerze, nie mam pojęcia, czy w ogóle jestem w stanie to niszczyć. Ale bardzo fajne jest to, że ta katana rzeczywiście nie zżera jakoś bardzo dużo energii. A propos katany, skoro już ją mam w ręku, wiele osób mówi i pisze w komentarzach: Staszek, korle, katana to prawdopodobnie najlepsza broń tej gry. Zacznijcie jej w końcu używać. I teraz tak, ja mam dwa jakby przemyślenia na temat tego używania katany. Po pierwsze, skoro wszyscy grają na katanę i wszyscy. Czułem, że tylko się co? Może tego się mogę niszczyć? Tylko tu. Czułem w faktyczny sposób, czułem faktycznie to, że to jestem w stanie niszczyć te rzeczy. Więc pytanie brzmi, czy ja rzeczywiście chcecie, żebyśmy przeszli jak wszyscy na te katany? Czy może chcielibyście, żebyście, żebyśmy po prostu próbowali tę grę przechodzić po własny sposób? Czy jak mamy na przykład ja strzelam z łuku, a na wala pałą? No to może po prostu w taki sposób. Dobra, widzę, że jakiś jest problem, problem ze, ze zniszczeniem tej tyrolki. Nie wiem, czy przypadkiem nie trzeba by z jakiegoś względu. No, nie, nie jestem w stanie tu przejechać, nie, nie jestem w stanie się złapać. O panie! Ujesz, o ja tu ledwo przeżyłem nawet. <śmum> ledwo przeżyłem ten upadek. Więc jest to jest to dzikie, jest to dziwne, ale no nie da się niestety zjechać. A szkoda, chciałem zrobić taki piękny, długi zjazd. Korle będzie zawiedziony, jak to jak, 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 się, jak, zobaczy, że niestety nasza yy, najfajniejsza zabawka nowa niestety, ale nie działa. Można tylko odrzucać nią. Czyli trzeba bardzo uważać na to, jak i gdzie budujemy, ale to wiecie, my tam zbudowaliśmy to też szybko, no bo w końcu atakowały nas tubylki w poprzednim odcinku. Patrzę dalej na swoje notatki. Koktajle mołotowa. Tak, to jest kolejna rzecz, które chcielibyśmy na pewno potestować. Za chwilę też może opowiem, jakie są w ogóle nasze plany na przyszłość. Oczywiście, że nie będziemy całą grę siedzieć na, ty, na, tym, na tym domku na wodzie. Będziemy chcieli przede wszystkim, jak już pójdziemy, pójdziemy sobie gdzieś w cholerę i będziemy chcieli eksplorować następne części za rzeką, biomy pójść do tego śniegowego biomu, tylko na początku, zanim pójdziemy tam do śniegu, no to musimy mieć gotowe na pewno ciuchy, żebyśmy tam nie zamarzli na kamień. Więc potrzebuję na początku ciuchy, żeby tam pójść. Ale gdzieś w okolicy chcemy przede wszystkim chcemy upolować jakiegoś pierwszego dzika w końcu. No, będziemy chcieli przede wszystkim zobaczyć też. Wszystkie miejsca, no zwiedzić tę wyspę maksymalnie jak się da, pozaznaczać oczywiście jaskinie, pozwiedzać, ponurkować, może też trochę skorzystać z sprzętu do nurkowania, bo gdzieś słyszałem też że w tych rzeczach, które tutaj wymieniliście w komentarzach, że są miejsca, w które warto po prostu dać nura, że wygląda jak małe jeziorko, a może warto by tam na przykład zanurkować i zobaczyć, co znajdzie się pod, pod wodą. Więc myślę, się to też jest całkiem, całkiem spoko motyw. To jest nasza baza, nie? Tam dalej. Dobrze. Eee, więc tak, to jest kolejna część. Więc tutaj myślę, że no, raczej nie będziemy zawsze siedzieć w tej bazie. To ogólnie ostatnio siedzieliśmy w bazie i tyle. I tak, no właśnie, używanie katany jest moją ostatnią rzeczą, którą napisane mam w swoich notatkach. Używanie katany. Ale właśnie, no to już opowiedziałam o katanie. Mówicie też, że może fajnie będzie zatruć katanę. Pytanie, właśnie brzmi, z czym katana się łączy, prawda? Nie przejmujcie się paskami! Skąd on się nagle tu wziął? Widzieliście typa? Oj, naprawdę faktycznie mega szybko ten ziomek teraz padł. Ale jak się żu... i nawet nie zauważyłem, w którym momencie on się pojawił. Całkiem nieźle. No dobra. E, Okej, okay. no ale właśnie jeszcze jeden test bym chciał zrobić przy okazji, skoro ja jestem na takim kamieniu. Czy ja na przykład na takim kamieniu mogę na przykład. Ym... Zobaczymy. Czy mogę rozsadzić taki kamień? Czy on w ogóle potrafi wybuchać? To jest dobre pytanie. Zrobimy mały test. Bo mówicie, że w jaskiniach czasami są jakieś takie miejsca. Ja to rzuciłem. Tu, może być. Miałem to postawić. I co? Ten wybuch nie spowodował żadnego zniszczenia kamienia. Ok, dobra, no chciałem się przekonać. Katana naprawdę bardzo ładnie dziabi, ale no jak widzicie, z ustawień tej katany, niestety bardzo słabo jest z jej blokiem. Znaczy, blok teoretycznie niby istnieje, ale nie ma żadnego bonusów do bloku. Na przykład, zobaczcie, w porównaniu z tą pałą, no to blok jest na maksa. Czyli gdybyśmy chcieli walczyć z czymś potężniejszym, tak pewnie pałka z co jest potrzebna niż katana, ale katana jest mega szybka. Oczywiście, można by jakoś katanę prawdopodobnie też ulepszać. Jestem ciekaw, czy rzeczywiście da się zatruć katanę? Zobaczmy, z czym ona się łączy. Po prostu. Po jedyne, co mogę zrobić z kataną, to ją zatruć. Nie mogę w żaden sposób jej ulepszać. Tylko teraz pytanie, które to jagody? To są śnieguliczki, a to są jagody, a tutaj są jakby zaznaczone jagody, faktycznie? No patrzcie. Jak nic? Zatruty przedmiot broń. A, ale to nie są te. Okej, okay, a te? Śnieguliczki jednak, proszę bardzo. Będziemy to za chwilę robić też, ale proszę bardzo o to i. zatruta. Tylko teraz tak, jest ok, A teraz pytanie. Czym to się różni w takim? Co to rzeczywiście jest? Ło! Faktycznie widzę, że są jakieś fragmenty tych, tych jagód tutaj. I teraz co, jak dziabnę, to zatruje. tak? Może jakiegoś przydałoby się jeszcze tu bylca na test. Znaleźć. Halo to Bylc, Ach ja w ogóle jestem ledwo żywy, tak? No tak. I tak zaraz już teraz się wywrócę i padnę. No w końcu nawet nie mam energii, a jestem daleko od bazy, więc nawet nie pójdę na ławeczkę. Jak zresztą widzicie. Więc tak, no kataną będzie można trzeba się pobawić. E, I zobaczymy, co z tej katany wyjdzie, to na pewno. Tutaj możemy oczywiście też brać ten worek i zacząć zbierać też surowce, więc, no jakby ten dzień, yy, jeszcze raz będziemy rozgrywać cały. A to dlatego, że jeszcze będę chciał po prostu yy, robić też porządki w bazie, poplanować coś, popatrzeć w ogóle, co my mamy w tym naszym zestawie tutaj surowców pod I. Tak, czyli co my w ogóle mamy, co my możemy jeszcze wytworzyć, co możemy połączyć. No, ja tutaj planowałem w ogóle wziąć rzeczywiście, zamiast tej siekiery, to wziąć pałkę z głowicy. O, i te pałę też jakoś ulepszać, prawda. W przyszłości. Mamy też, a, gdzieś można prawdopodobnie znaleźć lepszy łuk niż ten łuk. A ma, widzicie? Moim zdaniem, coś jest nie tak z tą latarką, bo mam wrażenie, że jak tylko biorę moją, mój łuk, to ona na chwilę. Widzicie? Tym światłem błyska, a potem nagle wyłącza. Być może to jest bug. Być może rzeczywiście to jest jakiś błąd, że ja nie jestem w stanie używać światła tej latarki. Smutek. Smutek, wielki smutek. Więc. Tutaj mamy jeszcze kilka rzeczy, które można by pos posprawdzać sobie. Na przykład to bym chciał też popołączać z czymś. obrażenia, ale prędkość zmniejsza. Szczególnie, że prędkość tej broni jest naprawdę bardzo mała, tu nie ma się co przejmować, ale jakieś zęby można dorzucić. Można oczywiście, jeszcze, oczywiście, podpalić, to dać szmatkę. Obrażenia zwiększyć. O, obrażenia broni, żeby zwiększyć, wystarczy dać to i żywice. I już mamy zwiększone obrażenia jeszcze bardziej. Chociaż szybkość widzicie, że pada. Więc no, teoretycznie, ale sam, jak sam zobaczyłem, patrzcie, ja, ja, to jest ciekawe. W sumie wezmę teraz te pałę i zobaczymy, jak wygląda broń, która w ogóle nie ma bonusów do prędkości. Tak bije, prawda? Raz, dwa, trzy, cztery. A teraz wezmę katanę. Jaka jest różnica? Raz, dwa, trzy, a macie co? Nie, to może być zależne od tego, że nie mam energii, ale miałem wrażenie, że różnica pomiędzy maksymalnie rozwiniętą prędkością broni, a minimalnie rozwiniętą prędkością broni jest naprawdę bardzo mała. Wręcz mógłbym zaryzykować sformułowanie, że ledwo zauważalna. Z katany w ptaka? To byłoby też osiągnięcie. Czy można rzucić kataną? Nie, można się ewentualnie chronić kataną. Czy katana... Jak wejdę z nią do wody, to się umyje. O, schodzi z niej krew. To też ciekawa rzecz. No dobrze, moi drodzy, to ja w tym momencie jeszcze raz resetuję dzień. I jesteśmy. Tu się wszystko ładnie słyszy. W ogóle wygląda, jakby to było zepsute, ale jak najbardziej nie jest. Suszone mięso tutaj czeka, aż będziemy mogli go powykorzystywać czy pokorzystać z tego. Mamy mnóstwo patyków. Może trzeba by zrobić rzeczywiście tam na górze. Poza tym, no dobra, no trzeba zacząć planować, tak? Rozwój jakiejś bazy dzisiaj, tutaj poplanować, żebyśmy mogli przygotować też coś do zabawy, jak już Korle wróci. A więc tak, no tutaj mamy... O, to zostanie z nami, no mimo wszystko to nam zostanie, ale oczywiście trzeba patrzeć i tutaj pewnie zablokować to jakimiś płotkami. Bo po prostu szlak to wszystko trafi, mam nadzieję, że będę pamiętał też dzisiaj kukły postawić. Bo będziemy chcieli też przejrzeć jakieś rzeczy, tu w ogóle można e, trzymać. Teraz tak, niestandardowe budowanie, mam nadzieję, że tutaj są płotki. O, to jest w ogóle bardzo ładna altana. Uh, taką altankę sobie walnąć gdzieś? Mmm, Byłoby miło, tu jest w ogóle co? Platforma Okej okay. Tu niestandardowa podłoga, niestandardowy dach, wycinacz dziur Płockości to chyba marnowanie kości, nie? Kamienna ścieżka, w ogóle mur z kamieni Ogrodzenie z patyków, o właśnie A i ogrodzenie z patyków można zaznaczyć Albo można po prostu, czy tak jak nacisnę C to sam mogę zaplanować jak chcę postawić, prawda? No właśnie Więc będę chciał na przykład pocisnąć Stąd na przykład na całą tutaj szerokość o, powiedzmy i e. I jest zaakceptowane. I tutaj mamy co? Po 6 fatyków bardzo dobrze, bo akurat 20 jestem w stanie zmieścić. Ło! Nie miałem 20 nad w ręku. I to już powinno schamać, bo widać jak, w, jaki, w jaki sposób. czy nie nas, tylko kłody powinno hamować tutaj. A tu być może trzeba po prostu położyć e, zbieraczkę kłód. Być może od razu będziemy kłody znosić i dru drugie miejsce na kłodę będziemy mieli tutaj. I to było gdzieś na pewno w składowaniu stojak na kłody też oczywiście że będzie wymagał czego będzie wymagał e... jak na kłody będzie wymagał czego a po prostu żeby żebyś może żeby można było jakoś przejść czy coś e, patyków e dobra i oczywiście tu chcemy r dać większą budowlę 26 patyków no to teraz teoretycznie w końcu poużywamy tych patyków o, mamy ich naprawdę tutaj mega dużo. O, ptaszki tu usiadły. No proszę. Zbieram maksymalnie jak się da. Symulator wciskania e. No i tak wykorzystamy ich sporo. Być może te kłody przestaną być teraz zbierane tutaj na dole. Zacznę je zbierać na górze. Teraz już mogę zbierać też surowce, bo tu już będę zapisywał. Dzisiaj dużo, dużo trochę jakiś takiej. Może nie dużo, ale jakiś trochę roboty to nas czeka. Trzeba tu wszystko przygotować, więc tu będziemy się hamować. Tu będziemy co to? Jest? A to jest to jest batonik. Bardzo dobrze, batoniki się nie psują. Tak jest, od razu wezmę za chwilę tę kłodę, pozbieram te patyczki, ile tam ich potrzebuję, wezmę też kłodę od razu, żeby od razu ją położyć tam na górze I być może zniszczymy tu na dole i tu na dole postawimy może więcej jakichś, nie wiem, mebli Zobaczymy co tam przyjdzie nam do głowy Ciągle myślę, że ku to jest zrzucanie. myślę, że to dalej za, za, zapamiętałem z Greenhalla I jest, no dobra Teraz można wziąć i można tutaj kłodę położyć Czyli jak będą kłody zjeżdżać, to będą idealnie zjeżdżać tu Miejmy nadzieję, w ogóle trzeba by sprawdzić, jak zjeżdżająca kłoda, jak, jak ona tutaj hamuje w tym miejscu. Być może będziemy chcieli teraz jakoś skręcić naszą konstrukcję, skoro tu już postawiłem płotek, to może będziemy chcieli jakoś inaczej budować kolejne części. Znaczy no chodzi o to, żeby tam na samym środku, gdzie są te kamień, może pomiędzy nawet tymi kamieniami, zbudować tę wielką platformę. Zaraz będę wskakiwał do wody, będę starał się to planować też, żeby to było gotowe, bo to będzie oznaczało pewnie dużo, dużo kłód, żeby trzeba było je będzie zebrać. Więc tak, zobaczmy co tam jeszcze mamy ogólnie. No tak, to od razu wezmę jeszcze raz za pamięci katanę. To na pewno, ale będę chciał wziąć tę katanę na zasadzie, żeby ją połączyć z jagodami trującymi. I proszę bardzo, mieć wersję trującą katany. I na razie zobaczymy, czy mogę to przypisać pod jakiś, pod, jakiś, pod jakiś przycisk. Zobaczmy to w ogóle, jakie mam to przypisanie. Łuk, pałka z głowicą, ulepszona dzida. Ja bardzo rzadko korzystam z tej ulepszonej dzidy. Myślę, że mając katanę. Mogę przypisać w takim wypadku katane pod 3 w tym momencie. O! Ulepszona Jida. <coughs> Przepraszam. Więc jest. Gotowa. W razie czego do akcji? Trzeba będzie też coś, coś zjeść przy okazji, więc oczywiście. Bardzo lubię w tej grze strzelać z łuku. No nie wiem. Bardzo mi się podoba strzelanie z łuku tutaj. Więc na przykład, jak tu ptaszory są. O! Jeszcze piórka wyleciały. I proszę bardzo, mamy też. W sumie darmowy, darmowy obiad przyleciał do nas. Też mega dużo piórków. Ła, tak one poleciały sobie. Już mamy trzy mięska, czyli już z tego można by zacząć robić jakiś obiad. Kolejne nawet ptaszoty. Ja nie wiem, że ubijanie tych ptaszurów, jak siedzą tutaj, to czy one. to powoduje prawdopodobnie, że nie możemy zebrać piórków. Piórków, piórek oczywiście, które z tego wylatują. Tak mi się przynajmniej wydaje. A tu jeszcze, co tu pospadało? Mięso pospadało tu na dół. <laughs> Okej. Okay. Więc, oczywiście. Jedziemy zjedziemy z garnkiem. Tutaj Korle zauważył właśnie ważną rzecz, że można zbierać pomiędzy kurczę desek. I to jest dość istotne, w sumie dość pomocne też, że można tutaj po prostu położyć. I teraz. A jeszcze wziąłem strzałę z tego małego menelstwa. Dobra, gdzie tu mamy ptaki? O, raz i dwa. Czy ja mogę suszyć takie zwykłe mięso? Czy już mi wydaje, że zwykłe mięso mogę suszyć. Z drugiej strony, tu mam jeszcze jedno miejsce, ale nie pokazuję. Nie wiecie, co takiego. Ptaków nie można suszyć. Wygląda na to, że ptaki są nie do słuszenia. Albo, albo wykorzystałem wszystkie, no nie. Ptaki są do nie do w takim wypadku. To trzeba zniszczyć. Tu postawić coś innego. Jakąś inną konstrukcję, skoro już palę zbieramy na górze, ale na razie to zostawiam. Mamy też ławeczkę, że można było oczywiście odpocząć. Tutaj zbudowaliśmy ostatnią ławeczkę. No tak, plan na pewno jest duży. Ambitny. Żeby tutaj... Wejdę pewnie na ten, na, ten, na ten kamień i zacznę tutaj kombinować. Z zrobić jedną wielką znowu ym, wielki, wielki teren, na którym będziemy chcieli może jakieś katapulty zacząć budować. Taki był pomysł poprzedniego odcinka. Dobra, Naj najadłem się jest dobrze. I co? No dobra, spróbujmy. Spróbujmy to zrobić. Uhu! Tu w sumie jestem w stanie, mam nadzieję, że wyjść na ten kanał. O, świetnie. Może dzięki temu jestem w stanie lepiej zaplanować to, jak będzie wyglądać ten cała, ta cała strefa. Więc zobaczmy. To się prawdopodobnie gdzieś tutaj znajduje w niestandardowej podłodze. Fundamenty. Albo tu mamy jeszcze platformę. A platformy to są takie o. Ale ta platforma, to z tego co pamiętam, to jest. To jest chyba. Co już? Co tu się stało? O co chodzi z tą platformą? Czy to przypadkiem. Czekajcie, bo platforma. Moment, to jest pod B. Muszę jeszcze zorientować się, o co chodzi z tym budowaniem platformy. No to wygląda, jakby można było coś tu... Ale co, platforma i nie można tego w żaden sposób rozszerzyć? To taka po prostu platforma, ale to co muszę stawiać co chwilę po jednej sztuce? Nie mogę tego jakoś... To jest dziwne, nie? Znaczy... Może to się do czegoś innego przydaje. Też mam wrażenie, że coś tu jest podniszczone. Zobaczcie, jakoś krzywo te schody stoją. No dobra, nie, nie wiem o co chodzi, dlaczego ta platforma jest tego pojedyncza. My i tak chcemy zbudować niestandardowy fundament. Znaczy po prostu tak, niestandardowy fundament. I teraz tak, kurczę, żeby to zrobić poprawnie. Eee, jakoś tak. Myślę, że. Może właśnie na wysokości, bo gdzie co. A może byśmy mieli po prostu. jeszcze lepiej. Będziemy płynąć tu, wejdziemy sobie na kamień. I ja tutaj po prostu pociągnę dalszy ciąg. Jakoś tak. Żeby tutaj weszło. O, i ta platforma jakoś tutaj będzie się ciągnąć. Jakoś tak mogę to wpływać też i też stawać, prawda? Na przykład o. Ja nie wiem jak to też było równo, ale... Ma... właśnie, żeby to było równo. <laughs> o taki trochę tutaj, nie wiem, Minecraft z tego wychodzi, czy jakaś inna gra. Pyk, okej, okay, i teraz zobaczymy, jak popłyniemy w tę stronę. Nie wiem jak daleko muszę z tym pójść. Tutaj trochę. Czasami ciężko jest wypatrzeć tak dokładnie. No ma być duże. no ma być wielkie, wręcz bym powiedział. Jakiś, o, jest przyciąganie nawet. Dobra, ok, to powiedzmy, że tu. No i teraz co? Teraz płyniemy sobie w tę stronę. Tak, żeby wyrównać z tej strony. Chociaż już widzę, że coś jest niehalo. Ok, by nie było równo. Nie, tutaj. Może, może wyrówna mi do tego jakiegoś prostokąta. O! O! Wygląda na to, że wyrównane, nie? Pyk! I co? I już mogę za, zaakceptować? I jest. Ile to wymaga kłód? Pewnie 500. 500 kłód, ile kłód? 86 kłód, tylko po to, żeby stworzyć tę wielką. Tutaj jeszcze, oczywiście, potem trzeba będzie zaplanować jakiś, jakąś dobudówkę. Bo wiadomo, że tutaj ta platforma jest zbudowana, no właśnie, tak jak się spodziewałem. Pod kątem nie wyszło mi dokładnie równo razem z platformą. Prawdopodobnie, a możemy to w sumie poprawić. To żaden problem. Nawet ciężko będzie. Właśnie, teraz muszę wymyślić jeszcze sposób na to, żeby tutaj jakoś, yy, wiecie, też te yy, kłody tutaj dostarczać. Bo to, widać, to nie jest problem w sumie, z góry. O! Ja mam jakiś pomysł na schody, w sumie nawet tutaj bezpośrednio. Więc zaraz zobaczymy. Tylko oczywiście bym chciał to anulować. Ja mogę to anulować. standardowe fundamenty. Będziemy chcieli zbadać raz jeszcze. Dobra, dajcie mi sekundę. Ok, chyba mam. Ciach i akceptujemy. Ok. To jest wersja oficjalna, teraz już wyrównana ładnie do tego kamienia. Która ile wymaga? Kłód, zobaczmy, tam, gdzie jest 81. Właśnie to ciekawe, że chyba tam w tym narożniku, tylko, w którym zakończyliśmy można. To jest dziwne, że tylko w narożniku, w którym zakończyliśmy budowę. O Jezu, fu! O nie! Ktoś... Teraz O Jezu, ktoś nam. Tutaj za oknem. Używa szlifierki i cały smród z tego szlifowania wleciał przez okno. O Jezu, zaraz śmierdzi. Już myślałem, że mi się coś pali w domu, ale nie. No dobra, w każdym razie. E, mamy. I to będzie wielka platforma, którą będziemy chcieli też coś tam w przeszłości robić. Ano skaczał pewnie torby. Ja teraz jestem ciekawy, bo to jest kolejne rzecz, to będziemy chcieli zrobić pewnie, zanim zaczniemy budować platformę, więc będzie będzie roboty. Będę chciał teraz zrobić schody. Wiecie co? Wezmę w ogóle z, 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 ten. ten... Młoteczek do naprawy, mam nadzieję, że teraz, jak nie ma korle to będziemy mogli zobaczyć, czy rzeczywiście czy coś się naprawia, czy coś się nie naprawia. I co to się naprawia w ogóle, czy się nie naprawia? To też pamiętam, że te schody były jakieś krzywe. były? Ciężko. Nie, nie wiem, czy naprawiają te. Naprawia mi te schody, czy nie? Też wyglądają trochę na uszkodzone, nie? Tak mi się przynajmniej wydaje, ale no, ciężko powiedzieć. Co tu jest. Co tu jest aż tak krzywe, że jest uszkodzone? Być może, być może nie jest nic krzywej, nie jest nic uszkodzone, no właśnie, ale teraz tak, schody. Schody bezpośrednio tam są potrzebne, więc musimy je też zaplanować. Być może będzie to oznaczało jednak zburzenie jednej z tych tutaj yy, yy, schodków? Znaczy nie schodków, tylko z tych, no. By, 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 by. Ochronek, osłonek, kurcze, płotków. O, to jest to słowo. Gdzie są niestandardowe schody? Są proste schody, a nie są proste schody. A gdzie są niestandardowe schody? Halo. Mmm... ogrodzenie, katapulta, o właśnie, a propos katapulty, tratwę, doki... Doki też można w sumie stworzyć. Okej. Okay. Tu mamy stół, drewniana ławka, łóżko... No proste schody? Proste schody są tylko i wyłącznie pojedyncze, to gdzieś te schody musiały być jednak gdzie indziej. Masz dużo dziw w niestandardowych rzeczach. O przecież są niestandardowe schody, i nie zauważyłem ich, no właśnie. No i teraz co? I teraz będzie jaja, będą. Ja muszę te schody tak postawić. O jezu, żeby to miało ręce i nogi. Być może, a być może trzeba jednak tam od dołu. Czy co? Chyba spróbuję jednak z wody. A raczej spróbuję jednak z tej strony zacząć te schody budować. Można bezpośrednio tutaj jakoś. Czemu one nie chcą się. O, już się pojawiły, dobra. Ale to będzie. O jest, jakie to będzie krzywe. Skoro to nie jest tak idealnie prosto. A chcielibyśmy zrobić wejście tu bezpośrednio, to, to jakaś krzywizna tu zajdzie. No dobra, zobaczmy co z tego wyjdzie. Być może wystarczy nam schody zrobić tutaj. O, 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 Być może wystarczy nam schody zrobić po prostu tutaj. To już da radę. Jakoś tu. Powiedzmy. O, jakoś tak, żeby też. No, mówię, że te schodki są jakieś krzywe. Mówię zdaniem, to są trochę podniszczone, są tylko nie, jakoś nie idzie, je, nie idzie ich naprawić. Powiedzmy, że tak. O. Znaczy, to ja już chcę zaplanować, o i jest! 22 kłody są potrzebne na... 22 kłody potrzebne na te schody? To już moim zdaniem lepiej zaplanować te schody tak, żeby one szły bezpośrednio na platformę, a nie gdzieś tutaj na kamień. Nawet jeszcze lepiej. Zaplanowałem po prostu Dok. Tak, nowa konstrukcja to dok i teraz możemy po prostu tutaj zrzucać te belki i ten DOK będzie prowadził nas na tamtą platformę w przyszłości. No! Ale cały czas czujesz, że te schody są, No, znaczy one, one są uszkodzone, one są krzywe, zawsze wszystko, co jest krzywe Oznaczało, że jest uszkodzone, ale co ciekawe, nie jestem w stanie Tych schodów w żaden sposób naprawić, mimo że są pokrzywione w trzy dubki. No i nie wiem, czy to się to naprawić czy nie, to jest, to jest Wyższy rodzaj, też może, zobaczcie, te schody też wyglądają trochę pokrzywione, prawda, więc albo one są pokrzywione i to jest ich design Bo nie cholery nie widzę opcji, o Naprawiłem ścianę. Czyli, jeśli coś jest pokrzywione, o zobaczcie To ona, to on ma taki znacznik, jak coś jest pokrzywione. Dobra, rozumiem A co się... Co tu się pokrzywiło w takim wypadku? Dobra, póki jeszcze jest jasno Może jestem jeszcze w stanie Trochę zrzucić kłód nam tutaj na głowy Być może nawet Z tego najwyższego punktu, żebyśmy zobaczyli, czy w ogóle tamte... Dobra, ja postaram się to zrobić Zobaczyć, czy jestem w stanie z najwyższego punktu zrzucić trochę drzew? Czy, 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 czy przypadkiem... okaże się, że się nie da? Bo... Albo nie, no, dać się na pewno da, tylko pytanie, czy zatrzymają się na płotkach, bo to też jest dość istotne. I pytanie brzmi, no, też, bo pamiętacie, będzie wyjeżdżać poza ekran, nic nie wiadomo, jak tam z tym doczytywaniem i innymi rzeczami. No i troszkę szkoda, mimo wszystko trochę smutek. trochę smutek. Czy tu wyrosły dwa drzewa naraz? Patrzcie, to chyba są dwa drzewa, które wyrosły obok siebie. No ciekawe. Bliźniaczki. Eee, że nie da się zjeżdżać tam osobiście. Dobra, trochę kłód poscinałem, Więc kłody jadą. Sru, sru. Ale to rzeczywiście dobre jest na dwie osoby bardziej, ponieważ jedna osoba tam cały czas pilnuje, żeby te kłody powsadzać. A druga po prostu je zrzuca. Już noc przyszła. Kurcz, jak tu szybko noc idzie. Ale rzeczywiście ta teksańsko meksykańska, to teksańska była chyba. Teka teksański kolor, kolorystyka czy tam zestaw kolorystyczny dobór kolorów jest bardzo spoko daje radę bardzo mocno bo rzeczywiście widać coś i wy też mam nadzieję coś widzicie tak no możecie potwierdzić czy rzeczywiście coś widzicie też dzika potrzebuje kurka żeby zrobić sobie torbę na kije tak bardzo mnie ogranicza to że mam tylko 5 że mogę tylko pięć... kamyków mieć zobaczymy jaki będzie rozpierdziel zaraz tam w bazie i czy one w ogóle nie wylądowały w wodzie? Ja tak sobie zrzucam je wszystkie tutaj bardzo ochoczo i radośnie. Także. E, tak reansumując, bo ten odcinek to tylko ten jeden dzień miał potrwać, żeby też za dużo nie zabierać nam progresu, bo to wiadomo, lepiej odkrywać, każdy dzień to więcej niebezpieczeństw, to też pisaliście w komentarzach nieraz. Więc, reasumując, będziemy chcieli odkrywać, będziemy chcieli na pewno pójść w następnym odcinku u Korle na ostro eksplorację. Będziemy w ramach powrotu starać się tutaj oczywiście budować kolejne platformy i bawić się dalej. No, szkoda, że nie mogę kurna zjechać. Może dałoby się to jakoś, nie wiem, zrobić jakąś dziurę czy coś, jakoś to zniszczyć? No tu jest druga tyrolka, no i właśnie, do niej muszę pójść. Na szczęście, jak widzicie, jest też opcja, że jak jedna tyrolka nie daje rady. To mamy jeszcze drugą i zawsze możemy sobie nią pojechać. No siema. <laughs> jeszcze koledzy pojechali. Uuu. I jestem. O Jezu! O Jezu, co tu się wydarzyło. Widzicie jednak? Jednak tutaj te bele. To kurczę, jednak dziko poleciały. Zaraz. Trzy bardzo mi się nie podoba, no się ma. Bardzo mi się nie podoba to, że tylko trzy. Co to to? coś jest cała reszta poleciała? Patrzcie, no na to wygląda tam jedna, jedna pływa, ale tylko jedna. No to Tylko. No na pewno więcej chyba sześć beli puściłem tutaj. Niech sobie łażą. Doskonale wiemy, że jesteśmy tutaj dość na razie bezpieczni. No nie Ale tam jest koleś, z, Aha, z mołotowem Ja mu się schowam. Może jak mu się schowam, będę niewidoczny, to tak mnie zobaczy. Ale co się stało z tymi belami? One rzeczywiście poleciały do wody? Jedna na pewno jest tutaj. Czyli teoretycznie będziemy musieli i tak dostosowywać skorle zabawę na zasadzie Jeden zrzuca, drugi czeka i odbiera, tak? No bo jak inaczej Tylko nadal czuję duży smutek Z powodu tego, że nie da się tam zjeżdżać No dobra No dobra, ja tutaj pościnałem się trochę drzew w nocy Trzy drzewa ściąłem, jeszcze raz tutaj zrzucam je do bazy I jadę! I jadę zobaczyć jak w ogóle ta... O, się doczytują teraz elementy Jak teraz w ogóle to... No to sami widzieliście, jak to się skończyło, nie? Ale w ogóle zjazdy teraz tutaj są niesamowite. Widzieliście, co się stało z tymi belami. Czyli teoretycznie, rzeczywiście, to potwierdza jedną rzecz. A nie fajnie jest używać Tyrolki nad wielkie odległości, kiedy gra się w singlu. Ponieważ rzeczywiście trzeba mieć to chyba albo tak mega dobrze zaplanowane, albo nie wiem, bo one w ogóle gdzieś po drodze się rozderzyły. Zobaczcie, gdzie leżą te pale. Nie wiadomo dlaczego, ale one wylądowały aż tam, o właśnie, gdzieś tam na ziemi. I to jest bardzo dziwne, że one lądują akurat tam. Co się wydarzyło takiego? Że je aż wystrzeliło tutaj? Nie mam pojęcia. Zderzyły się gdzieś, nie doczytały się, nie, nie, pa nie pamiętały, że trzeba dojechać, więc przy używaniu tej rolki zdecydowanie jedna osoba musi być na górze odbierać, a druga musi. E, od razu nie wiem, budować. A tu gdzieś jeszcze była jedna kłoda, mam wrażenie, że tu nie jedna leżała, tylko więcej. O, ciekawe, bo te, te kłody tak mocno wywaliło, że zobaczcie, one są wręcz tutaj jeszcze, więc ja z powrotem, chyba, że to jest z jakiegoś innego drzewa, ale z powrotem mogę zrobić nimi sru, sru i zjechać, więc mam nadzieję, że się im tam nie stanie teraz po drodze. O, no dobrze jednak tutaj hamujemy w tym miejscu. Okej, okay, dobra, to co, więc ja wam dziękuję serdecznie za ten krótszy materiał, ale taki mówię, poglądowy bardziej. Tutaj dorzucamy jeszcze dwa i jeszcze dwie chłody, i jesteśmy w domu. Mamy to zrobione. Jak Wam się podobało, zostawcie lajka, komentarz, subskrybujcie, bądźcie na bieżąco. No i oczywiście zapraszamy już do kontynuowania naszych zmagań wspólnie z Korle. Od następnego odcinka, oczywiście, następny materiał będzie właśnie u Korle. O, i mamy teraz pomost. Nie trzeba moczyć dubki. I tu będziemy starali się budować już większą konstrukcję. Jedyne jeszcze, co mogę sprawdzić, rzeczywiście na koniec, to to, czy. W ogóle jestem w stanie tam położyć kłodę. Bo zastanawiam się też, czy to wymaga dokładnie bycia w tym miejscu. Zaraz zobaczymy, tylko niech to mi pozwoli w ogóle zejść. Aha, to jeszcze obrażenia dostaję schodząc świetnie. Czy mogę tu dorzucić kłody? No właśnie, i to jest chyba jeden ze smutnych elementów tej konstrukcji. Że ona musi do, mieć dostarczone surowce na rogu, w miejscu, w którym skończyliśmy pracę. O Jacie. Widzicie pewnie dlaczego, nie? No bo nie jestem w stanie teraz. Mimo, że jestem przy tym miejscu, to tam jest narożnik do dostarczania. To może, gdybym się rozpędził. Dałem radę wrzucić jedną, nie? Także to też jest kolejny błąd. No jest to błąd. Jest to błąd w grze, ewidentny. A teraz trzeba będzie pomyśleć, jak to w ogóle chcemy skonstruować, skoro ja nie jestem w stanie tego w żaden sposób tutaj wsadzić. Ta! Same problemy konstrukcyjne, widzicie. Dlaczego tylko i wyłącznie ten narożnik? Bierzę pod uwagę przy takiej konstrukcji. No, plusem jest to, że możemy wycinać rzeczywiście tę część lasu. Tu też jest mnóstwo drzew, mnóstwo siekania. I będziemy starali się prawdopodobnie. Zrobimy sobie taki pomost pewnie tutaj. Tylko po to, żeby on mógł się łączyć. Odziecie jeszcze jedno zadanie sobie znalazłem na koniec. I to rzeczywiście to będzie. Meble to było, małe pułapki. Łodzie o, dok. No i prawdopodobnie ułożę ten dok tak. Żebyśmy mogli dojść do tego elementu o właśnie tam. Jakoś tutaj go. Właśnie tak nad wodą, żeby on był niemalże. Tak. Zaraz się okaże, że wiecie, ja go buduję też od drugiej strony, więc tam się zakończy zabawa, ale będę chciał go dostarczyć. I tak będziemy ten dok prawdopodobnie, może w się też niszczyć. No właśnie, teraz pytanie, czy ja mogę do tego doku nosić tutaj? Mogę. Ale na szczęście tu już mogę, patrzcie, Tu jest wykrywanie co chwila. A tam. Nie jest wykrywanie co chwila. I weź teraz człowieku, bądź mądry i kurczę pisz wiersze. No i jeszcze na koniec przejrzymy sobie wszystkie te notatki czy zdjęcia, które udało nam się znaleźć, bo też to obiecywałem, więc przejrzymy to. No i teraz już wiemy na 100%. Dowiedzieliśmy się, że to nie jest drzewo, że to jest jakiś chodzący mutant o wielu nogach. Wy mi dawaliście tutaj profesjonalną nazwę tego stwora. Wiecie, kilka osób pisało w komentarzach, jak się nazywa ten stwór, ale taka prośba na przyszłość, nie piszcie. W sensie, zauważ, bo niestety, jest to taka, takie niebezpieczeństwo, że jak napiszecie mnie, napiszecie nam co ta postać robi, jak się nazywa, nawet jak się nazywa i dlaczego, skąd zawdzięcza taka naz taką nazwę, to od razu potem lecą spoilery, dlaczego tak się właśnie nazywa i opisujecie, co ona zwiastuje, co ona robi i dlaczego zaczęła łazić po powierzchni. Niekoniecznie jest to coś, co byśmy chcieli wiedzieć. Chyba, chyba. Że nie ma najmniejszej szansy w grze, ażeby się tego dowiedzieć samemu. Wtedy spoko. Więc wiemy, że takie dziadostwo zmutowane sobie do tej łazi. I, I do tego jeszcze, te, oprócz tego, że nazwy no nazwy same może spoko, ale jak sobie i tak znajdziemy własne nazwy, jak zawsze, na te wszystkie potwory. Mamy tutaj zdjęcie. To pierwsze zdjęcie, które znaleźliśmy na jachcie, czyli zdjęcie jachtu i zdjęcie tego potwora. Tu mieliśmy jakieś notatki, tylko teraz pytanie, czy da się jakoś to przeczytać. Bo widzę, że tu jest coś napisane. Ale nie wiem, czy nie jest to jednak po łacinie. Mamy krzyż i mamy lej, więc to jest ciekawe, tak, że ten krucyfiks, który kiedyś znaleźliśmy, też może mieć jakieś tutaj znaczenie, związane właśnie z tym całym lejem krasowym, tak? Bo pamiętam, że tak to się nazywa. Patrzymy dalej. Mamy też tak. To jest fragment mm, czasopisma o, o żeglarstwie. Czy mamy coś jeszcze? Aha! I to jest wszystko, co żeśmy znaleźli. Czyli sami widzicie, to, co w sumie doszło nam, to doszło nam tylko to. Cała reszta była znaleziona, trzy rzeczy stąd były znalezione kurcze już na samym jachcie. Czyli nie za dużo rzeczy było do odkrycia tutaj, do sprawdzenia. Wydawało mi się, że może będzie ich więcej, ale rzeczywiście widzę, że nie było jeszcze. Dzika nie odkryliśmy. Jeszcze nie ma dzika, jeszcze krokodyle żeśmy nie odkryli. Jeszcze jest żółw lądowy oprócz tego, że jest karetta, tak zwana, shop Pracz gdzieś jeszcze żyje. Mamy żarłacza białego, rybę jaskiniową, czyli rekiny oczywiście, tak. Mamy jeszcze muchomora, skrzyp, oset, purchawkę, jeżówkę, wierzbówkę, pieprznika. Pieprznik? Serio? <laughs> Niezbyt pieprznik jest z tymi nazwami. Więc to tyle moi drodzy. Jak wam się podobało, zostawcie lajka. Komentujcie, subskrybujcie, bądźcie na bieżąco. Serdeczne dzięki. Widzimy się w kolejnym odcinku razem z Korle. U, Korle, już jutro. Mam nadzieję. Trzymajcie się wielka piona i do zobaczenia. Cześć.